witam Was. Fajnie, że już jest sobota i możemy sobie razem pogotować, ale zanim zaczniemy, mam dla Was parę ważnych informacji. Założyłem bloga, na którym jest również dział moda. Ale że na modzie nie znam się tak dobrze jak na gotowaniu, to po co to zrobiłem i jaki związany jest z tym konkurs, dowiecie się na końcu odcinka. Wracamy do gotowania. Dzisiaj pieczemy dorsza z owocami. Co potrzebujemy do naszego dania? Dorsza, najlepiej dwa świeże filety, melona, banana, pomarańcze i limonki. Wszystkie owoce muszą być bardzo dojrzałe, bo inaczej nasz dorsz nie będzie taki smaczny. Dojrzałe owoce muszą być pokrojone w bardzo cienkie plasterki. Naszego dorsza skrapiamy sokiem z limonki, a później solimy i odrobinkę pieprzymy. Potem karmelizujemy naszego melona. Wrzucamy na patelnię masło. Kiedy karmel jest już brązowy, wrzucamy naszego melona. Melon na patelni nie może być dłużej niż 15 sekund. Kiedy skarmelizowany melon ostygnie, wkładamy naszego dorsza do żaroodpornego naczynia. Zalewamy oliwą. I skrapiamy sokiem z pomarańczy. Następnie na jednej połówce dorsza układamy owoce, banana, melona skarmelizowanego, o Boże, ile soku, i zwykłego melona. Nakładamy drugi płat dorsza i zalewamy go sokiem z połówki pomarańczy, przez co zrobi nam się z tego pyszny sosik. Tak przygotowaną rybę wkładamy do piekarnika ogrzanego do 200 stopni na około 40 minut. Jeżeli się zrobi szybciej, to pół godziny. Tak wygląda nasz piękny dorsz, ale zanim go spróbujemy, opowiem Wam trochę więcej o naszym konkursie. Bloga modowego założyłem po to, żebyśmy wszyscy się świetnie bawili. Ale że ja tak dobrze nie znam się na modzie jak na gotowaniu, jak już powiedziałem na początku, to zachęcam Was do wysyłania swoich stylizacji pod postem na mojej stronie oficjalnej na Facebooku. Razem będziemy wybierali stylizację miesiąca i szukali fajnych nagród. I mam nadzieję, że będziemy się przy tym bardzo dobrze bawić. Do zobaczenia!